od wczoraj, czyli od 3 listopada, podobno mamy zmianę organizacji ruchu z kolejną na ulicy Kasprzaka. Mianowicie wyłączone z ruchu skrzyżowanie Kosmonautów i Kasprzaka. Powiem szczerze, brakuje mi, będąc teraz na 11 listopada, oznakowania, aby tutaj na rondzie, chcąc jechać właśnie w kierunku Gołonoga, aby na rondzie pojechać w lewo do ulicy Piłsudskiego. Więc nie wiem, czy to jakiś pojawił się znowu fake news w internecie, czy może może służby wykonujące pracę na tym skrzyżowaniu jednak nie zrealizowały tego postulatu. No nie, jak widzimy, faktycznie skrzyżowanie jest... No brakuje zakazu skrętu w lewo, czy też nakazu skrętu w prawo. Dlatego też kierujący jadą, tak jak chociażby ten, który tam jechał przede mną, który pojechał w lewo. I ten za mną również jedzie w lewo. Tutaj również nie widzę żadnego zakazu, a objazd jednak w jakiś sposób prowadzi nas na wprost, wobec czego ja tu zawrócę. Żadnego zakazu tutaj nie było. Aż zawracamy w fatalnych warunkach, jak na polu. Analogicznie, skoro wyłączone skrzyżowanie Kasprzaka i Kosmonautów, na ulicy Kosmonautów powinien nam stać zakaz skrętu w lewo. No nie ma, brak takowego oznakowania. A według informacji, które były w internecie, powinniśmy właśnie dojechać do ronda budowniczych Huty Katowice, chcąc pojechać w ulicę Kosmonautów i albo na tym rondzie budowniczych zawrócić, albo też pojechać w lewo i tak jak jadą autobusy komunikacji miejskiej, później na skrzyżowaniu z Tysiąclecia dopiero dojechać do ronda. Aczkolwiek, co widzieliśmy, objazd pokazany jest jako że mamy tutaj zawrócić. Wobec tego tak też pojadę. Zobaczymy, czy w Kosmonautów od tej strony jest możliwość przejazdu skrętu w prawą stronę. No tu oczywiście musimy pojechać po ciągłej linii, bo nie ma możliwości, tak jak to było w przypadku tego, gdy robiono tą stronę, że można było za skrzyżowaniem dopiero zmienić ten pas. Tutaj nie ma, bo już od samego skrzyżowania z Kasprzaka mamy drogę zamkniętą, więc na rondzie budowniczych musimy pas zmienić po ciągłej linii. No i nie ma tutaj nic, aby nie można było skręcić w prawo, wobec czego skręcamy sobie w prawo w ulicę Kosmonautów. To jest oczywiście odcinek dwukierunkowy do bocznej ulicy Kasprzaka. No i tak mniej więcej ów objazd na ulicy Kasprzaka wygląda na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to oznakowanie będzie niebawem poprawione.